Pomimo, że od premiery trzeciego Wiedźmina minęło już 6 lat, a o jego kontynuacji nadal nic nie wiadomo, w międzyczasie mimo wszystko uniwersum Wiedźmina bogaciło się, jeżeli chodzi o jego treść i nie tylko. Gdyż rozwija się gwint, ostatnio powstała gra mobilna, czy mieliśmy okazję zagrać w fabularną Wojnę Krwi. Ale Wiedźmin nie pojawia się tylko na urządzeniach elektronicznych, lecz też w postaci gier planszowych, książek czy komiksów. I to właśnie o nowym, szczególnie wyjątkowym wiedźmińskim komiksie mam zamiar wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Pozwólcie jeszcze, że wspomnę o sponsorze dzisiejszego odcinka, a jest to Letyshops, czyli portal pozwalający nam odzyskać pieniądze z zakupów w internecie. Możecie robić zakupy na takich stronach jak Allegro czy Eneba, a dzięki cashbackowi część wydanych przez was pieniędzy do was wróci. W opisie znajdziecie link do strony Letyshops oraz wtyczki informującej was o tym, że na stronie, na której akurat jesteście, możecie zaoszczędzić pieniądze. Dziękuję za sponsorowanie i pozdrawiam, ale wróćmy już do filmu. Podczas gdy fani Wiedźmina tęsknie wyczekują kontynuacji swojej ukochanej gry, 7 września 2021 roku na Kickstarterze wystartowała zbiórka, której celem było zebranie środków na wydanie mangi The Witcher Ronin od CD Projekt Red. Według oficjalnego opisu twórców jest to oryginalny komiks osadzony w świecie inspirowanym starożytną Japonią. Jeżeli chodzi o fabułę, to zabójca potworów o imieniu Geralt, będący Wiedźminem Roninem, podąża śladem mitycznej pani śniegu, Yuki Onno. Życie wędrownego wojownika nie jest jednak proste. Podczas swojej wędrówki musi podejmować trudne decyzje oraz walczyć z niebezpiecznymi bestiami i yokai, aby osiągnąć swój cel. Zapewne ciekawi was, kim w ogóle jest Ronin, bo nie wszyscy mogą to przecież wiedzieć. W realiach feudalnej Japonii słowem Ronin określano bezpańskiego samuraja. A co to znaczy, że bezpańskiego? Tak się składa, że japońscy samurajowie to byli tacy wierni żołnierze w służbie danego pana, który im za ową służbę płacił. Zwykle nie wędrowali oni po świecie w poszukiwaniu zarobku w różnych miejscach. Nie byli typowymi najemnikami. Ale kiedy tak się działo i samuraj nie miał swojego pana, gdyż ten na przykład umarł, taki samuraj stawał się Roninem. I tak jak zwykłego samuraja średnio można porównywać do Wiedźmina, to Ronina według mnie już jak najbardziej. W azjatyckiej odsłonie wiedźmińskich przygód Geralt zmierzy się z wieloma potworami, demonami oraz duchami pochodzącymi z japońskiego folkloru, a spośród nich można wymienić m.in. yokai i oni. Ja osobiście myślę, że nowe potwory będą dla nas miłą odmianą, a wiedźmiński klimat mimo wszystko zostanie zachowany. W Wiedźminie występują zresztą elementy i potwory z bardzo wielu kultur, nie tylko słowiańskiej, i Geralt miał już do czynienia z potworem pochodzącym z Azji, mianowicie z chińskiej mitologii. Mam tu na myśli występującą w książce Sazon Bush, Aguarę, nazywaną też Lisicą czy Wikseną. Podobne stworzenie znane jest również właśnie w Kraju Kwitnącej Wiśni jako Kitsune. Co ciekawe, twórcy zapewniają, że do czytania mangi nie jest potrzebna znajomość gier ani książek, ponieważ fabuła komiksu nie nawiązuje do wydarzeń z uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Jednocześnie zagorzali fani na pewno będą się świetnie bawić, towarzysząc swoim ulubionym postaciom podczas zupełnie nowych przygód. Geralt is a lone Ronin Witcher, hunting yokai and searching for Yuki Onna, the lady in the blizzard, the lady of snow. He has lost all hope. Fate has other plans. W momencie rozpoczęcia zbiórki komiks był już gotowy, a zebrane pieniądze miały służyć sfinansowaniu dodatkowych gadżetów oraz tłumaczeń na inne języki, ponieważ Ronin ma zostać wypuszczony na rynek światowy. Zbiórka miała też przetestować zainteresowanie Wiedźminem we wschodniej oprawie, które oceniając po błyskawicznym zebraniu docelowej kwoty, czyli około 400 tysięcy złotych w 2 godziny i 16 minut, okazało się naprawdę spore. Zresztą, jeżeli chodzi o stan zbiórki na dzień dzisiejszy, to już kilkukrotnie przekroczono tą kwotę. Druk rozpocznie się w listopadzie, a wysyłka przypadnie na styczeń 2022 roku. Podstawowa wersja mangi to 4 rozdziały składające się aż ze 100 kolorowych stron w twardej oprawie w języku polskim, angielskim i japońskim. Poza główną historią twórcy przygotowali również 3 dodatkowe historie, po 15 stron każda, które dodadzą więcej kontekstu do świata Ronina. Warto tu dodać, że każda z tych dodatkowych historii będzie zawierała wyjątkowe postaci ze znanej nam serii, takie jak Vesemir czy Yennefer, lecz oczywiście w stylu Ronina.
Dostępna będzie też sekcja zakulisowa, wypełniona wstępnymi szkicami i komentarzami twórców. W sumie książka będzie składała się z co najmniej 160 stron. Klasyczna, czarno-biała wersja komiksu będzie dostępna tylko w języku angielskim, natomiast w edycji kolekcjonerskiej znajdzie się dodatek w postaci bestiariusza zawierającego opisy legend i potworów, które zainspirowały twórców Ronina. Za bestiariusz odpowiada Matthew Mayer, tłumacz i ilustrator japońskiego folkloru już od przeszło dekady. Autorem pomysłu na The Witcher Ronin jest absolwent filologii japońskiej Rafał Jaki z CD Projekt Red, odpowiedzialny również m.in. za anime Cyberpunk Edgerunner oraz współtwórca Gwinta z Wiedźmina III. Za ilustrację odpowiada świetna japońska artystka pod pseudonimem Hataya, specjalizująca się w rysowaniu tzw. Jingai, czyli istot nieludzkich, znana z Nekono Matasaburo i mangaka Yoshi. Za spójność japońskiego klimatu oraz przetłumaczenie mangi na język japoński odpowie Satoru Homa. W projekcie weźmie też udział pracujący wcześniej nad komiksami ze świata Cyberpunk 2077 i Wiedźmina Bartosz Sztybor oraz Aditya Bidikar, twórca komiksów m.in. dla DC. The Witcher Ronin to swego rodzaju podkreślenie uniwersalności bohatera, jakim jest Geralt. We wszystkich kulturach występowały wierzenia pełne potworów, zatem Wiedźmin miały pełne ręce roboty w każdym zakątku świata. Tak samo nigdzie nie ukryłby się przed przeznaczeniem, miłością, polityką, ani śmiercią. Moim zdaniem manga od CD Projekt Red to fajna odskocznia od znanego nam już wiedźmińskiego klimatu z gier. Pomimo, że Wiedźmin wzorowany jest na wielu kulturach, najbardziej jednak jest taki słowiańsko-nordycki. Swoją drogą, cały ten projekt, przez to, że dzieje się w bardzo odmiennym miejscu od Królestw Północy czy Nilfgaardu, troszkę przypomina mi Piaski Ofiru. Fajnie jednak, że ten doczekał się jednak jakiejś realizacji. Przy okazji myślę, że tego typu rzeczy fajnie promują Wiedźmina w różnych zakątkach świata, a takie Piaski Ofiru mogłyby to zrobić na Bliskim Wschodzie. Ale nie odchodzę już od tematu. Komiks w końcu cieszy się sporą popularnością, więc w przyszłości może manga zostanie zekranizowana w postaci anime, a potem, kto wie, może jakaś gra w tym alternatywnym wiedźmińskim uniwersum. Niektórzy jednak krytykują ten projekt, ale nie ze względu na sam pomysł, a to, że wielka firma ze sporym kapitałem zbiera pieniądze od fanów na Kickstarterze. A co wy o tym myślicie? Przede wszystkim, jak oceniacie Geralta w samurajskiej fryzurze i z kataną na plecach? Jesteście ciekawi, czy może dla was Wiedźmin sprawdza się tylko w swojskim, słowiańskim klimacie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Ja w sumie chętnie bym taką mankę kupił. Zapraszam was również do subskrybowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie filmu znajdziecie też linki do mojego Discorda i Instagrama, na które was serdecznie zapraszam. Na razie.